Ogień jest źródłem światła i ciepła, a tym samym niezbędnym elementem życia na Ziemi oraz źródłem energii dla eksploracji kosmosu. Ale to zjawisko, występujące w postaci płomieni lub promieniowania, takiego jak emitowane przez gwiazdy, jest również śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi. Cztery żywioły wszechświata. Potwierdźcie gotowość do startu. Jesteśmy gotowi. Powietrze. Ogień. Woda. I ziemia. Podbój kosmosu zależy od opanowania czterech żywiołów. Czy to możliwe? Czy można odtworzyć biosferę? Marzyłem o powtórzeniu wyczynu Ikara. Największą przygodą XXI wieku jest wyprawa na Marsa i założenie kolonii. Ludzie nie są świadomi, jak wielkie jest to przedsięwzięcie. Staramy się poznać sekret ich krwi. Nie ma instrukcji, jak testować helikoptery na Marsie. Czy Mars nas zaskoczy? Część czwarta. Ogień. SpaceX gotów do startu. Jest 23 kwietnia 2021 roku. Platforma startowa, przylądek Canaveral, Floryda. Czterech astronautów zajmuje miejsca na pokładzie statku kosmicznego Crew Dragon, który ma zostać wyniesiony na orbitę przez rakietę Falcon 9. The conditions look much better today. The last I heard that there was only a 5% of... Francuz Thomas Pesquet, Amerykanie Shane Kimbrough i Megan MacArthur oraz Japończyk Akihiko Hoshide. Przy starcie włącza się 9 silników rakiety. Wytwarzają taką siłę ciągu, jak 5 samolotów Boeing przy pełnej mocy. Spalają ciekły tlen i naftę, generując mnóstwo energii. Boimy się ognia. W rakiecie siedzimy na wielkiej bombie. Ta myśl nas nie opuszcza. Pod ręką miałem uchwyt do katapultowania się z kapsuły. Przyspieszenie jest potężne, tak jak wibracje i hałas. Podczas wznoszenia, które trwa 9 minut, następuje intensywne spalanie. Jest to proces trudny do opanowania, ale udaje nam się, by wysyłać ludzi w kosmos. Jednak miałem pewne obawy. Po 3 minutach rakieta osiąga wysokość 80 km. Silniki wyłączają się, a drugi stopień i kapsuła Crew Dragon samodzielnie kontynuują wznoszenie. Cel? Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS. Dragon. Stacja kosmiczna, procedura zakończona, gotowi do dokowania. 20 godzin po starcie otwiera się stożkowaty czubek statku, aby zadokować do ISS. 2,5 metra, 30 sekund. Zaczynamy widzieć Dragona zbliżającego się do dokowania. Zakończone.
Na pokładzie ISS również występuje ryzyko pożaru, z tą różnicą, że miałby on inną postać niż na Ziemi. Ponieważ kości ogień nie ma takiego samego kształtu ani koloru i ma niższą temperaturę. NASA odkryła to zjawisko znane jako zimne płomienie poprzez celowe wzniecenie ognia w przestrzeni kosmicznej, by nauczyć się go gasić. W przypadku pożaru na ISS nie powstałby ładny płomień skierowany do góry, kiedy gorące gazy się unoszą, a zimne są zasysane od spodu. Tym jest płomień. Gorące gazy idą w górę, a tlen jest na dole, bo mamy zjawisko konwekcji. W kosmosie go nie ma. Przy spalaniu powstałaby kula rozchodzącego się ciepła. Gdybyśmy nie dostarczali sztucznie tlenu, ta kula od razu by zgasła, zużywając tlen wokół siebie. Ponieważ nie zachodzi konwekcja, nie byłoby uzupełniania tlenu, co sprzyja bezpieczeństwu. Nawet jeśli na orbicie łatwiej byłoby opanować pożar, to i tak jest on problemem. Dlatego już na kilka lat przed misją astronauci przygotowują się na niebezpieczeństwa, które mogą pojawić się podczas podróży, w tym na pokładzie ISS. Jest coraz więcej dymu, niedobrze. Ogień to jedno z trzech zjawisk, których się boimy. Pożar, dekompresja, czyli dziura w kadłubie, i substancje toksyczne. Zamknąć włas. Zamknięty. Na pokładzie jest dużo materiałów ognioodpornych. Odizolowujemy pomieszczenia, by ogień nie mógł się rozprzestrzeniać. Zużyłby cały tlen i gdybyśmy odcięli wentylację, ogień nie byłby podsycany. Zgasłby sam. Ale mimo to mamy procedury gaszenia za pomocą ręcznych gaśnic lub gaśnic takich jak w samolotach. To jedna z procedur, które ćwiczymy w stacji i kapsułach Dragon oraz Soyuz. Gotowi? Jedną z krytycznych sytuacji jest powrót na Ziemię. Kapsuła z astronautami po odłączeniu się od ISS automatycznie uruchamia silniki rakietowe, aby wejść w atmosferę ziemską. Kapsuła nagrzewa się coraz bardziej z powodu rosnącego tarcia atmosfery o kabinę. Temperatura może osiągnąć 1600 stopni Celsjusza. Załogę chroni tylko osłona termiczna. Rzeczywiście płoniemy. Wchodząc w atmosferę, zamieniamy się w kulę ognia, jak spadająca gwiazda. W środku czuć ciepło, spalanie, przed którym chroni nas tarcza. Temperatura w kapsule wzrasta bardzo szybko. NASA stale pracuje nad ulepszeniem osłon termicznych, by zminimalizować wpływ ciepła. W Centrum Badawczym Ames inżynierowie opracowali metody symulacji stanu, w jakim znajduje się statek kosmiczny wchodzący w atmosferę. Korzystają z palnika plazmowego, który błyskawicznie niszczy każdą stal. Testuje się różne materiały oraz różne kształty osłon termicznych, poddając je strumieniowi gorących, zjonizowanych gazów o temperaturze porównywalnej z tą na powierzchni Słońca. W ten sposób udaje się realistycznie odtworzyć warunki powrotu na Ziemię. W Crew Dragon podczas mojej drugiej misji mieliśmy okna w kapsule. Na początku widzieliśmy iskierki, a potem coraz bardziej się żarzyło na różowo z powodu plazmy. Wyglądało to jak pokaz typu światło i dźwięk. Wnętrze kapsuły jest białe, wyglądało niezwykle, dopóki okna nie uległy zwęgleniu i nic już nie było widać. Ulepszając osłonę termiczną, inżynierowie chcą zmienić doznania podczas hamowania, kiedy kapsuła przechodzi z prędkości 28 000 km na godzinę do 800 przed rozłożeniem spadochronów.
Na kapsule widoczne są skutki tarcia w atmosferze. Powierzchnia jest spalona. Po dwóch półrocznych pobytach na ISS, Thomas Pesquet jest jednym z bardziej doświadczonych europejskich astronautów. Dlatego prawdopodobnie wejdzie w skład załogi misji na Księżyc, której pierwsza faza zacznie się w 2023 roku. Bezpieczeństwo astronautów to priorytet dla inżynierów projektujących moduły. Nowy program nawiązuje do misji Apollo. Nazwano go imieniem greckiej bogini Artemidy, bliźniaczej siostry Apolla i bogini Księżyca. Po ponad 50 latach będzie to triumfalny powrót ludzi na Księżyc. Już 2-3 dni były sporym wyzwaniem dla misji Apollo. My zaś chcemy stworzyć bazę badawczą, wykorzystać miejscowe zasoby i wykreować coś bardziej zrównoważonego. Wszystko to wymaga odpowiedniej logistyki i bezprecedensowego życia na Księżycu. Przed wejściem na księżycowy regolit trzeba będzie wykonać wiele zadań. Zbudować załogowy statek kosmiczny Orion i założyć bazę księżycową oraz stację na księżycowej orbicie zwaną Lunar Gateway. Wrota księżycowe będą placówką, która umożliwi podróżowanie tam i z powrotem na powierzchnię naszego satelity. Zapewni ciągłość wypraw księżycowych. To taka ISS wokół Księżyca, choć orbita będzie inna. Idea jest ta sama. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna została zbudowana w Turynie. Tam też powstanie stacja księżycowa. Za projektowanie wrót księżycowych odpowiedzialna jest ta sama inżynier, która nadzorowała budowę ISS. W tej ogromnej fabryce zna ona każdy element gigantycznej układanki, którą należy złożyć, aby zbudować przyszłe siedlisko księżycowe. Nazywam się Anna Maria Piras. W zakładzie Thales zacząłem pracować w roku 1990. Obecnie kieruję programem Halo. Jest to wysunięta placówka, obiekt mieszkalny i logistyczny. Pierwszy element księżycowej bramy. Halo składa się z tego cylindra. Zostanie on przyspawany do innego cylindra. Tutaj widzimy zaledwie jego połowę. Tu znajdzie się włas, który przyspawamy z tyłu, tym automatem spawalniczym. Jest bardzo nowoczesny. Po zmontowaniu Halo będzie również portem dokującym dla statków Orion, a tym samym pierwszym miejscem działania dla astronautów. Całość nie jest duża. To minimum potrzebne dla pierwszego astronauty, który będzie miał do dyspozycji Oriona, ale również wnętrze Halo. To jest taka wielka, mieszkalna puszka. Puszka, ale bardzo mocna, trwała i szczelna. Wszystko musi być dokładnie przemyślane. Konstrukcja jest bardzo sztywna, ponieważ to część, która musi wytrzymać duże obciążenia na orbicie, gdy jakiś statek będzie dokował. Z biegiem lat do Halo będą dodawane kolejne moduły montowane w przestrzeni kosmicznej. Docelowo czterej astronauci będą mieli do dyspozycji 125 metrów sześciennych.
Stacja, której trwałość ma wynosić 15 lat, musi dysponować osłoną chroniącą załogę przed ekstremalnymi warunkami próżni międzygwiezdnej. Oprócz podstawowej konstrukcji, którą tu widzimy, na zewnątrz znajdą się systemy ochronne. Składają się przede wszystkim z osłony oraz tarcz chroniących przed odłamkami. Poza tym, inaczej niż w przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, musimy uwzględniać promieniowanie. Promieniowanie kosmiczne, niebiański ogień emitowany przez nasze Słońce oraz rozwój lub eksplozje gwiazd, takich jak supernowe, bombarduje wszechświat radioaktywnymi cząstkami. Dla ludzi jest śmiertelnie groźne. Jeżeli przebywa się w kosmosie w miejscach niechronionych przed promieniowaniem, być może wróci się na Ziemię, ale nikt długo nie pożyje. Na Księżycu poziom promieniowania jest bardzo wysoki. To jedna z ważniejszych rzeczy we wrotach. Czy nasz system ochrony przed promieniowaniem okaże się skuteczny? Od kilku lat różne ośrodki NASA zajmują się zjawiskiem promieniowania kosmicznego jako istotną przeszkodą w podboju kosmosu. Nazywam się Tony Slaba i jestem fizykiem w ośrodku badawczym NASA w Langley. Ochrona ludzi przed promieniowaniem kosmicznym, a w szczególności tym galaktycznym, jest skomplikowana i trudna. Można uznać, że galaktyczne promienie kosmiczne są jak wszystkie pierwiastki z układu okresowego, ale przyspieszone prawie do prędkości światła. Są to cząstki o dużej energii. Przenikają przez pojazdy, opancerzenie i ciało ludzkie. Chcąc lepiej poznać zagrożenia, na jakie narażeni są astronauci, inżynierowie NASA zbudowali symulator galaktycznych promieni kosmicznych. Ten ogromny pierścień, zwany synchrotronem, jest akceleratorem cząstek, który w laboratorium odtwarza warunki promieniowania panujące w odległej przestrzeni kosmicznej. Program badań NASA obejmuje eksperymenty na zwierzętach i komórkach, by poznać skutki biologiczne, jakie mogą wystąpić u ludzi przy różnych rodzajach ekspozycji w przestrzeni kosmicznej. Badania potwierdziły ogromną podatność organizmu ludzkiego na działanie promieni kosmicznych w ujęciu średnio- i długoterminowym. Niektóre skutki są związane z centralnym układem nerwowym. Mogą prowadzić do choroby Alzheimera lub innych zaburzeń kognitywnych, a to z kolei może wpływać na przebieg misji w kosmosie. Zachodzi również ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Promieniowanie może powodować chorobę niedokrwienną lub udar mózgu. Wreszcie, o czym najczęściej się mówi, to działanie promieniowania na poziomie komórkowym. Może dochodzić do podwójnego pęknięcia nici DNA. Kiedy komórka próbuje naprawić uszkodzenia, może popełnić błędy, co prowadzi do mutacji wywołujących raka. Promienie emitowane przez nasze Słońce i bardziej odległe gwiazdy docierają również do Ziemi. W atmosferę ziemską uderza ciągły strumień cząstek. Ale w przeciwieństwie do niszczącego wpływu tych promieni w przestrzeni kosmicznej, na Ziemi nie oddziałują na nas w taki sam sposób. Istnieje duża różnica między promieniowaniem, które dociera na Ziemię, a tym w przestrzeni kosmicznej.
Promienie kosmiczne, w szczególności te galaktyczne, dosięgają Ziemi, ale dwa czynniki uniemożliwiają im dotarcie do powierzchni i narażenie ludzi. Pierwszym jest pole magnetyczne Ziemi, które odchyla ogromną część promieni kosmicznych o niskiej energii. Poza tym Ziemię chroni atmosfera, która działa jak tarcza i neutralizuje promienie kosmiczne. Niektóre z nich uwięzione w atmosferze tworzą ciekawe zjawiska, słynne zorze polarne. Jednak naturalna ochrona, jaką stanowi magnetosfera, zmniejsza się wraz z wysokością. Na 400 kilometrach Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest chroniona w małym stopniu. Sprawdzamy się, mamy dozymetry. Regularnie rozmawiamy z lekarzami. Nie myślimy o tym cały czas, ale zjawisko jest realne. Pół roku na stacji kosmicznej to 200 rocznych dawek na Ziemi. Chcąc ocenić ten wpływ, NASA przeprowadziła eksperyment z udziałem bliźniaków, Scotta i Marka Kelich. Jeden pozostał na Ziemi, podczas gdy drugi spędził 340 dni na ISS. Analiza wykazała, że pobyt w kosmosie wpłynął na 7% ekspresji genu Scotta, ale 6 miesięcy po powrocie wszystko wróciło do normy. Jednak przyszli mieszkańcy Księżyca będą poddawani promieniowaniu 2,5 razy większemu niż na ISS. Na planetach bez atmosfery, jak Wenus, lub z cienką warstwą, jak Mars, dawka ta może uniemożliwić przeżycie dłużej niż 4 lata. Podróż na czerwoną planetę trwa kilka miesięcy, z ekspozycją o 60% wyższą niż dopuszczalna dawka. Bez właściwego rozwiązania długoterminowe wyprawy kosmiczne wydają się niewykonalne. Chcąc zmniejszyć ryzyko związane z galaktycznym promieniowaniem kosmicznym, trzeba szukać nowych rozwiązań. NASA wraz z innymi agencjami bada nowe metody i środki. Na przykład zaawansowane technologie napędowe, minimalizujące ilość czasu spędzanego w przestrzeni kosmicznej, a tym samym redukujące ekspozycję. Poza tym farmaceutyki, które mogą pomóc w ochronie astronautów przed promieniowaniem oraz złagodzić reakcję biologiczną. Mamy dobre wyniki w ulepszaniu materiałów osłon i optymalizacji pojazdów kosmicznych. Pracujemy nad materiałami, które zmniejszą narażenie astronautów oraz nad tym, jak lepiej projektować pojazdy i kombinezony ochronne. W oczekiwaniu na opracowanie superkombinezonu dla astronautów lub ultraopancerzonego pojazdu, badania koncentrują się również na budowie antyradiacyjnych mieszkań kosmicznych. Na zlecenie agencji kosmicznych architekci i projektanci wyobrażają sobie budowle stawiane na miejscu przez roboty. Byłyby wykonane z materiałów odpornych na ekstremalne temperatury i promienie kosmiczne. Za mną znajduje się pokazowa jednostka mieszkalna, ilustrująca potencjalne budowle, które mogłyby być wykorzystane do badań na Księżycu lub Marsie. Takie siedliska muszą powstać, jeżeli zamierza się umieścić tam ludzi na dłuższy czas. Zapewnią ochronę przed promieniowaniem kosmicznym, ale nie na tyle, by je całkowicie zatrzymać i zapobiec ekspozycji. Zanim będziemy mogli zapewnić długotrwałą obecność ludzi na innych planetach, musimy dowiedzieć się więcej o emisjach z gwiazd.
Najbliższym znanym nam nadawcą jest gigantyczna kula ognia, czyli nasze Słońce. Badamy Słońce od dawna, ale nadal są tajemnice, których nie potrafimy wyjaśnić. Słońce to zwykła gwiazda, nie jest ani duże, ani małe. Badając je, będziemy mogli lepiej poznać inne gwiazdy. Sonda Solar Orbiter wyruszyła w lutym 2020 roku. Powoli zbliża się do naszego Słońca. Znajdzie się na orbicie możliwie jak najbliżej naszej gwiazdy. To i tak będzie miliony kilometrów. Ziemia znajduje się w odległości 150 milionów kilometrów, a Solar Orbiter zbliży się na 42 miliony, czyli to wciąż dużo, ale bliżej niż Merkury. Merkury, planeta najbliższa Słońcu, jest w zasadzie bezbronny. Temperatura i promieniowanie są duże. Solar Orbiter będzie bliżej. Sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej ma na pokładzie kilkanaście przyrządów, które będą badać procesy leżące u podstaw pogody kosmicznej, słynnych perturbacji generowanych przez aktywność Słońca. Niektóre przyrządy, takie jak kamery, pozwalają nam zdalnie obserwować Słońce. Inne są jak czujniki w miejscu, gdzie znajduje się sonda. Rejestrują pole elektryczne, magnetyczne i cząstki. Ten zestaw nie ma sobie równych. Wrażliwy na ciepło sprzęt chroni osłona termiczna. Bulaje mają okiennice, które otwierają się i zamykają, umożliwiając robienie zdjęć o wysokiej rozdzielczości. W tej odległości od Słońca pierwszym problemem jest ciepło. Kiedy Solar Orbiter będzie najbliżej, temperatura na osłonie wyniesie około 500 stopni, czyli więcej niż w piecu do pizzy. Pamiętajmy, że za osłoną są bardzo wrażliwe przyrządy. Poddajemy je działaniu takiego ciepła, jak w piecu do pizzy. Czyli ciepło. Drugim problemem jest promieniowanie. Cząstki pochodzące ze Słońca niszczą elektronikę, która może się spalić. Staraliśmy się ją odpowiednio zabezpieczyć. Przez 8 lat inżynierowie przeprowadzali próby w ogromnej komorze próżniowej, symulując te ekstremalne warunki. Umieściliśmy Solar Orbitera w komorze termicznej z ogromną lampą ogrzewającą przód. Z tyłu umieściliśmy panel wypełniony ciekłym azotem, symulujący stronę zimną. Sprawdziliśmy, czy rozkład ciepła w sondzie nie spowoduje deformacji, ponieważ z przodu jest 500 stopni, ale z tyłu minus 100-150. To trochę jak przebywanie zimą przy ognisku. Ręce i przód ciała ogrzewają się od ognia, ale plecy pozostają zimne. Tak jest w przypadku Solar Orbitera. Wykorzystaliśmy ogromną różnicę temperatur w komorze, aby upewnić się, że sonda będzie działać. Zanim Solar Orbiter osiągnie orbitę operacyjną wokół Słońca i zmierzy się z gorącem, musi wykonać kilka pętli wokół Wenus i Ziemi, by przyspieszyć i zbliżyć się do naszej gwiazdy.
Wtedy będzie mógł analizować rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy. Pamiętajmy, że wszystko jest powiązane z czymś, czego nie widzimy, ale co wszystko generuje. Jest nim pole magnetyczne. To ono magazynuje energię przez kilka dni lub tygodni, zanim osiągnie ona punkt krytyczny, w którym zostaje masowo uwolniona. Ma to liczne konsekwencje. Z rozbłyskiem słonecznym mamy do czynienia, gdy pojawia się błysk światła. Czasami pojawiają się pęcherzyki materii, które są jakby zawieszone w koronie słonecznej w górnej atmosferze. Zostają uwolnione. Tak jakby puszczono balonik przywiązany sznurkiem. Widok wielkich bańek plazmy wystrzeliwanych ze słońca jest spektakularny. Te zjawiska tworzą wiatr słoneczny. Jest to strumień naładowanych cząstek przyspieszających i rozchodzących się w wielu kierunkach. Są niebezpieczne dla ludzi i szkodliwe dla techniki kosmicznej. Kiedy prognozowanie pogody słonecznej będzie skuteczniejsze, ocenimy, czy po rozbłysku słonecznym cząstki w kilka minut dotrą na Ziemię lub Marsa. Astronauci będą musieli się schronić w specjalnym module. Promieniowanie słoneczne jest zagrożeniem i przeszkodą, ale również niewyczerpanym źródłem energii dla statków kosmicznych. Solar Orbiter żywi się Słońcem dzięki skrzydłom fotowoltaicznym. Na Marsie i na Księżycu większość łazików jest zasilana wyłącznie przez panele słoneczne. Chcąc udowodnić skuteczność tej energii, pewien rządny przygód pilot postanowił wzlecieć do stratosfery, korzystając wyłącznie z mocy Słońca. Cel projektu – wykazanie potencjału energii słonecznej. Pokazanie, że w XXI wieku wyprawy potrzebowały paliwa, ale że w XXI będą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Nazywam się Rafael Dążon i jestem ekoodkrywcą. Chcę zostać pierwszym człowiekiem, który znajdzie się w stratosferze dzięki energii słonecznej. Tylko pierwsi tworzą historię. Dziewiczy lot samolotu odbędzie się w lutym lub marcu. Latam od 15 roku życia, zacząłem bardzo młodo. Jestem wszechstronny. Nigdy nie zagłębiłem się w jedną dziedzinę, ale pasjonują mnie pierwsze kroki, wchodzenie tam, gdzie inni jeszcze nie byli. Pierwsza podróż dookoła świata zakończona. Podczas podróży dookoła świata na pokładzie Planet Solara, gdy pokonywałem Pacyfik, noc była gwiaździsta. Co minutę migały spadające gwiazdy. Zacząłem się zastanawiać, co może być tak niesamowite, jak opłynięcie kuli ziemskiej jednostką na napęd słoneczny. Wtedy pojawiła się szalona myśl, by zbliżyć się do gwiazd za pomocą energii słonecznej. Odtworzyć lot Ikara, ale nie paląc skrzydeł. Aby tego dokonać, Rafael Dążon i zespół jego inżynierów zaprojektowali lekki samolot zasilany energią słoneczną. Waży 350 kg, czyli tyle, ile samolot ultralekki, ale rozpiętość skrzydeł wynosi 25 metrów. Kiedy buduje się coś takiego, trzeba mieć pewność, że wszystko zostało prawidłowo obliczone. Jeśli chodzi o wagę i osiągi, ten samolot przesuwa granice. Jest to konieczne, by wznieść się tak wysoko. Jedną z charakterystycznych cech Solar Stratosa są jego długie, wąskie skrzydła. Umieszczono na nich 1600 ogniw słonecznych.
Chcąc mieć pewność, że dostarczą odpowiednią ilość energii do wyniesienia samolotu do granic kosmosu, technicy podłączyli dwa ogniwa fotowoltaiczne do balonu z helem. Sprawdzą, jak zachowują się w stratosferze. Gotowi? 3, 2, 1, odlot. Idealnie, proszę Państwa. Na wysokości 20 tysięcy metrów mamy 1350 watów na metr kwadratowy, o 35% więcej energii niż na poziomie morza. Jest zimno. Im chłodniej, tym lepiej działają ogniwa słoneczne, mają większą wydajność. Im wyżej się znajdujemy, tym więcej mamy energii, w przeciwieństwie do konwencjonalnego silnika. W tym sens przejścia z napędu elektrycznego na słoneczny. Możemy osiągnąć więcej. Dzięki energii słonecznej zajdziemy dalej niż z paliwami kopalnymi. Wspaniałe. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej stabilności. Spójrzcie na zdjęcia. Niesamowite. Wreszcie można zobaczyć krzywiznę Ziemi i niebo całkowicie czarne. Ekscytujące. Nie mogę się doczekać, by polecieć, ale nie balonem. Będę ja i napęd słoneczny. Rafael Donjon zamierzał wznieść się na ponad 25 tysięcy metrów od ziemi. Tam, dokąd nie dotarł żaden samolot o napędzie konwencjonalnym. Ale na tej wysokości pilot zmierzy się z ekstremalnymi warunkami zbliżonymi do kosmicznych. Znajdzie się w sytuacji takiej jak astronauta. Musi odpowiednio się wyposażyć. Wznosimy się wysoko, powyżej linii Armstronga. Ciśnienie atmosferyczne jest tak niskie, poniżej 50 hektopaskali, że krew i płyny w organizmie zaczęłyby wrzeć. Z tego powodu konieczny jest kombinezon kosmiczny. To kwestia ciśnienia, tlenu i temperatury. Nie ma wielu producentów, dlatego współpracujemy z Rosjanami. To oni zrobili kombinezony Jurija Gagarina i Aleksieja Leonowa. Są najstarszym i największym ich wytwórcą. Słyszy mnie pan? Doskonale, a pani? Czuję się jak Tintin na Księżycu. Cofam się o 50 lat. Ich technologia jest sprawdzona. Niesamowicie tu jest. Czułem się jak astronauta, a przynajmniej ubrany jak on, wzruszające. Ale kiedy go napompowali, zdałem sobie sprawę, że trudno będzie w nim latać. Czy może pan poruszać rękami w rękawiczkach? Wymagało to wysiłku. Zdałem sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Nikt nie lata w takim kombinezonie. W ramach przygotowań Rafael musiał przejść próbę w komorze ciśnieniowej. Wewnątrz cylindrycznej, hermetycznej komory naukowcy odtwarzają wartości ciśnienia i temperatury panujące w stratosferze. Czujniki kombinezonu monitorują funkcje życiowe pilota. Przez 3 godziny w temperaturze minus 44 stopni pilot poznawał trudy czekającego go lotu. Wiem, że będzie ciężko, ale właśnie to jest ekscytujące. Gdy jest łatwo, nie ma zabawy. Po 5 latach szkoleń, sprawdzania i doskonalenia maszyny, samolot i pilot byli gotowi do pierwszego lotu na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. Przed próbą dotarcia do stratosfery, Rafael musiał pokazać, że może pilotować w kombinezonie. To kluczowy etap, stresujący, ponieważ może źle się skończyć. Pracujemy nad tym od lat. Niezwykła chwila, nie boimy się, jesteśmy skupieni na ambitnych celach.
Lista tego, co może się nie powieść, jest długa. Może wystąpić coś nieoczekiwanego. Trzeba mieć nadzieję, że wszystko się uda. Podczas lotu panowało duże napięcie, ale odnieśliśmy sukces. Było genialnie. Wspaniałe, bo jest to kluczowy krok w projekcie. Sprawdzenie, czy nasza teoria znajduje potwierdzenie w praktyce. Udało się. Można wprowadzić poprawki, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Następnym krokiem Rafaela będzie dotarcie do stratosfery, by z pokładu samolotu słonecznego podziwiać krzywiznę Ziemi. Droga jest długa i trudna. Nikt wcześniej nie zrobił tego, co my. Otwieramy drzwi, badamy nowe terytorium, co jest pasjonujące. Lecz aby dotrzeć na inne planety, na Księżyc, na razie najlepszym sposobem jest odpalenie silników. Dla nowej misji na Księżyc NASA zbudowała najpotężniejszą na świecie rakietę nośną. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Wkrótce wyniesie astronautów na orbitę księżycową. W kosmos można polecieć tylko w jeden sposób. Za pomocą napędu na paliwo. Zasady Newtona nie pozostawiają innego wyboru, by wyrwać się z atmosfery ziemskiej. Od dziecka pasjonuję się kosmosem i rakietami. Są całym moim życiem. Jako dziecko budowałem małe rakiety i mini wyrzutnie, aż w końcu wszystko stało się realne. Nazywam się Raúl Torres, jestem inżynierem i współzałożycielem PLD Space. Znajdujemy się w głównym zakładzie. Zespół młodych inżynierów z Madrytu nie konkuruje z największymi producentami lotniczymi. Ich rakieta, nazwana Miura 5 w hołdzie dla rasy agresywnych hiszpańskich byków, jest znacznie mniejsza niż typowe rakiety nośne. Cel? Umożliwienie naukowcom wysyłania w kosmos mniejszych satelitów do 300 kg. Chodzi o prowadzenie eksperymentów podczas okrążania Ziemi na wysokości od 500 do 1500 km. Ale tym, co wyróżnia ten projekt, jest fakt, że rakietę można odzyskać i wykorzystać do kolejnych startów. Inżynierowie PLD muszą najpierw upewnić się, że ich silnik jest dostatecznie niezawodny i mocny. Raúl Torres uzyskał pozwolenie na zainstalowanie stanowiska próbnego na opuszczonym lotnisku we wschodniej Hiszpanii. Silnik rakietowy jest niezwykle skomplikowany ze względu na fizyczne zjawisko spalania i wynikające z niego potencjalne niestabilności. Ponadto wyzwolona energia jest bardzo duża, niczym eksplozja, która musi być kontrolowana wewnątrz silnika. Zanim rakieta poleci, musimy być pewni, że silnik jest bezpieczny. Sprawdzamy to wieloetapowo. Najpierw w kwestii spalania upewniamy się, że silnik jest stabilny w małym przedziale czasowym. Następnie wydłużamy czas do 2 lub 3 minut, czyli tylu, ilu potrzeba na dotarcie w kosmos. Docelowo silnik musi działać prawidłowo przez cały czas. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero.
Podczas zapłonu ogień ma być napowietrzany przez wloty znajdujące się wokół silnika. Rok temu próba zakończyła się niepowodzeniem. Silnik spłonął z powodu słabej wentylacji. Inżynierowie zmienili niektóre elementy i podejmują kolejną próbę. Od jej powodzenia zależy przetrwanie firmy. Przez 3 długie minuty nie doszło do wybuchu. Udało się. Silnik zatwierdzony. Kolejnym wyzwaniem jest sprawienie, że rakieta nośna zostanie odzyskana bez uszkodzeń po locie. Z pomocą armii hiszpańskiej symulują powrót na Ziemię, wypuszczając rakietę z dużej wysokości. Chcemy, by rakieta mogła zostać ponownie wykorzystana, odzyskać ją, upewnić się, że nadaje się do lotu i ponownie wysłać w kosmos. Nie może być tak, jakbyśmy potrzebowali nowego samolotu za każdym razem, gdy lecimy z Paryża do Nowego Jorku. Lotnictwo nie byłoby opłacalne. To samo dotyczy kosmosu. Lepiej jest wielokrotnie korzystać z tego samego urządzenia. Pracujemy nad kilkoma wariantami odzyskiwania rakiet. Nie jest to ostateczne, ale wydaje się, że zmierzamy w kierunku najprostszego rozwiązania, osiadania rakiety w morzu na spadochronach. Jest to rozwiązanie oczywiste i najłatwiejsze, ale są problemy, takie jak kontakt ze słoną wodą powodującą korozję. Zastanawiamy się więc i szukamy właściwego rozwiązania. Cuenta atrás, lanzamos 3, 5, 5, 4, 3, 2, 1, top, suelta. Soldado, liberado, carga liberada. Abriendo el refinado. Następnym krokiem jest powrót rakiety. Musimy uniknąć kontaktu z wodą. Rakieta musi wrócić jak najbliżej punktu startu. Chodzi o zapewnienie właściwych rozwiązań technicznych, by pokonać wszystkie przeszkody związane z wodowaniem. Zespół Raula Torresa pracuje nad doskonaleniem swojej metody, by móc przystąpić do pierwszego startu. Ważne, że jesteśmy entuzjastami, ponieważ w dniu startu zawsze będą problemy i niepowodzenia. Ale kiedy ma się pasję, myśli się pozytywnie. Powtarzam często, że to jest maraton, a jak się skończy jeden, zaczyna się następny. Codziennie pojawiają się nowe komplikacje, ale nie wolno się poddawać. Mikrorakiety nośne wielokrotnego użytku mogą stanowić nowy sposób podboju kosmosu, zapewniając wszystkim dostęp do niego. Nie wyklucza to innych działań na większą skalę dzięki opanowaniu procesu zapłonu i spalania. W roku 2021 prototyp gigantycznej rakiety Starship zbudowanej przez SpaceX wystartował, a następnie wrócił do bazy i wylądował bez wybuchu. To historyczne wydarzenie dowodzi, że nasza kosmiczna przygoda dopiero się zaczyna. Koniec części czwartej, ostatniej. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Krzysztof Brzeziński, czytał Paweł Straszewski.